napisać, wymienić 10 osób, które wywarły największy wpływ na Państwa życie. 10 osób, które wywarły albo wywierają nadal największy wpływ na Państwa życie. Katalog osób ważnych. Kto jest ważną osobą dla mnie? Na pewno ważną osobą są te osoby, którym dużo zawdzięczamy. Te osoby, którym zawdzięczamy życie, wychowanie, status wykształceniowy, społeczny, ekonomiczny, relacje. Dalej na pewno ważne są osoby, które nas krzywdziły, bo te zranienia nosimy w sobie i w zależności od dyspozycji, albo potrafimy poprzez wybaczenie uwolnić się od tego balastu krzywdy, albo idziemy przez życie ciągle z tym garbem krzywdy, dźwigając to nieszczęście na sobie. Dalej ważne są te osoby, które my skrzywdziliśmy. Te najchętniej byśmy w ogóle skreślili z tej listy, ale tak naprawdę to jest też relacja, która może nas obciążać. I w programie 12 kroków najpierw pracuje się nad tymi osobami, czy nad tymi zdarzeniami, które wiążą się z krzywdą, które ja doznałem. Co się zdarzyło w moim życiu, że uległem alkoholizmowi, narkomanii, że pojawiła się zdrada, że związek się rozpadł. Kto zawinił? I mamy poczucie, że nie my, tylko ktoś. I teraz pierwszy etap przepracowania relacji z innymi osobami to jest ponazywać tę krzywdę i wybaczyć. Ale w drugiej części tego programu pracuje się nad osobami, które my skrzywdziliśmy. Zrób listę osób, które ty skrzywdziłeś i wtedy zastanów się, jak powinieneś zadośćuczynić, bo dwa ważne uczucia, które zaburzają nasze relacje społeczne, to jest uczucie krzywdy i uczucie winy. Uczucie krzywdy jest wtedy, gdy zło dokonało się, było spowodowane przez inne osoby, a poczucie winy, gdy ja sprowokowałem to zło. Nieraz jest tak, że nie wiemy i jesteśmy w takim zapętleniu poczucia krzywdy i winy, jak ta pacjentka, która przyszła jak cień człowieka, mówi, że nie może spać, jeść, bo 3 miesiące wcześniej zginął w wypadku jej mąż. Okazuje się, że był esbekiem. Po przewrocie w 1989 roku nie mógł się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Był wcześniej dobrym mężem i ojcem. A potem zaczął pić, stosować przemoc. Założył firmę ochraniarską. Kupił sobie mocny samochód BMW i w tym ostatnim dniu, kiedy się rozstawali, kiedy on zrobił jej karczemną awanturę, ona powiedziała mu, żebyś zdechł, żeby cię diabły wzięli, i w tym dniu zginął w czołowym zderzeniu na Gierkówce. I ona jeszcze na dodatek jako pielęgniarka pytała ją, czy przygotuje go do pogrzebu, a nieraz to robiła, więc myślała, że powinna to zrobić, chociaż w zasadzie nie powinna, bo on miał rozbitą głowę, to oko wychodziło, co mu złożyła, to oko wypadało, patrzyło na nią. Ona później nie mogła spać i miała te uczucia i krzywdy ogromnej z jego powodu i winy, bo miała poczucie, że ona mu zadała ten śmierć, że ona mu życzyła, że przeklęła go i że ta śmierć przyszła. To są przykłady takich bardzo głębokich zranień, które trzeba leczyć, żeby człowiek się mógł z tego uwolnić.
to krzywdę przepracowujemy na drodze przebaczenia, a winę przepracowujemy na drodze zadośćuczynienia. Trzeba coś dobrego zrobić albo dla tej osoby, albo dla osób zastępczych, żeby wynagrodzić krzywdę. Jest też wśród mechanizmów obronnych, tych nieświadomych, o których tutaj wcześniej mówiliśmy, jest taki mechanizm restytucji, który polega na tym, że jeżeli zrobiliśmy komuś krzywdę, zło, a nie przyznajemy się do tego i nie wynagrodzimy za to zło, to nasz organizm będzie się domagał tego wynagrodzenia, nasza psychika. To się ujawnia chociażby w takich sytuacjach, jak u mojej znajomej, gdy trzasnęła swoją astrą w ciężarówkę, to mówi, pierwsze co pomyślałam, to wiem za co. Czyli ona miała poczucie, że coś tak grzeszyła i Pan Bóg jej to na razie darowała, że kiedyś musi ją spotkać coś złego. A Państwo, może jesteście jeszcze z tego pokolenia, któremu nie obca jest lektura Krzyżaków, bo z moimi studentami, jak rozmawiam, to oni już nie wiedzą, o czym ja mówię. Tam był Jurand ze Spychowa i Zygfryd. I jak ten Zygfryd przecina więzy temu Jurand, temu Zygfrydowi, który pozbawił go oczu, języka, zabił mu córkę, to co robi Zygfryd, kiedy zostaje uwolniony? Jedzie pod pobliskie drzewo i się wiesza. Dokonuje samoukarania. I wiele naszych zachowań ma charakter autodestrukcji, samoukarania. I to są te trudne zranienia, które zaburzają naszą relację z innymi. Te relacje z innymi mogą być oczywiście, mieć różny charakter. Są relacje, które nas wzmacniają i nieraz są takie osoby, przy których wystarczy posiedzieć, żeby poczuć się lepiej. Muszę powiedzieć, że jest mi nieraz miło, gdy ktoś mówi, a już samo to, że posiedziałam i posłuchałem, czy porozmawiałem, to już mi dało dużo siły. I są osoby, które osłabiają na sam ich widok. Już mamy demotywację i poczucie złości i przegrania. Są osoby, które ranią i są osoby, które leczą. Ale może tutaj warto przywołać wypowiedź właśnie chyba Stachury, kiedy on mówi, że bliźni jest tym, z kim się można zabliźnić. Że blizny zadają bliźni, stąd nazwa bliźni, ten, który jest blisko. Żadne inne zranienia nas tak nie bolą, jak osób, które są blisko. A te osoby, które są blisko, ranią nas nie dlatego, że mają upodobanie w ranieniu sobie, ale myślą, że dla nas to jest dobrze, gdy oni skorygują nasze błędy. Gdy nas naprawią i naprawiając nas na siłę, krzywdzą nas, ale my stosujemy tę samą strategię. Kiedy zwracamy uwagę tylko na to, co jest złe. Od tylu lat już psycholodzy mówią, że wzmocnienie pozytywne, nagroda, uznanie daje 100 razy większe efekty niż kara, a wczoraj dowiaduje się o nauczycielce, która uczy chemii i zniechęciła całą szkołę do chemii, bo u niej 5 osób dostaje 2, a wszyscy pozostali 1. To ona sobie przede wszystkim daje świadectwo tego, że nie umie uczyć, ale ma pretensje i zwraca uwagę na najmniejsze błędy i każe te błędy, a nie wyzwoli zainteresowania, nie wyzwoli zachęty, nie jest leczącą, nie jest wzmacniającą. Te relacje właśnie mogą być nieraz dobre, nieraz złe. Często są kryzysowe. Kryzys to jest moment taki przełomowy, w którym trzeba coś zmienić. Dzięki Bogu, że są kryzysy małżeńskie, chcę wam powiedzieć. Bo gdyby nie było kryzysów małżeńskich, to wiele małżeństw by się ukisiło. W takiej beznadziejności, w takim zmęczeniu, w takiej nudzie, z której już nic się nie da wycisnąć. A kryzys nagle budzi. I kiedy się przejdzie przez ten kryzys, kiedy ludzie kończą u mnie terapię, to mówią, jak to dobrze, że zdarzyła się
tamta trudna i przykra przygoda, bo dzięki temu nasz związek jest teraz w innym miejscu. Kryzysy pomagają się rozwijać. Natomiast fatalna jest sytuacja, kiedy następuje zerwanie relacji. Kiedy nie ma w ogóle relacji, bo wtedy najczęściej jedna osoba, ta, która zrywa i nie chce tej relacji, czuje się uwolniona i wolna wreszcie, ale ta druga osoba jest bardzo poraniona. W dynamice wzajemnych relacji ludzie wchodzą w ten układ trójkąta dramatycznego, doświadczają bycia ofiarą i ofiara zawsze ma odniesienie do prześladowcy i do obserwatora. To jest tak typowa sytuacja rodziny dysfunkcyjnej, kiedy najczęściej dziecko w stosunku do prześladowcy, do ofiary, częściej bywa to mężczyzna, oskarżyciel krytykuje, walczy, ale nieraz bywa też matka, taka właśnie krytykująca, taka grdrająca, narzekająca ciągle, nie uznaje w ogóle dobrych cech czy osiągnięć. Jedna z pacjentek, nauczycielką się niestety to często zdarza, opowiadała mi, że jej matka zawsze ją krytykowała. I głównie chodziło o oceny. A jakie miałaś oceny? No, między 3 i 4. A jak dostawałaś czwórkę, to co matka mówiła? Nie stać na piątkę. A jak dostawałaś piątkę, to matka mówiła, no widzisz, zawsze mówiłam, że powinnaś się uczyć i dlaczego tylko nie masz tych piątek. Jakbyś się nauczyła, to byś się na szóstkę umiała. A zdarzały się szóstki? Zdarzały się. Ona mówi rzadko, ale się zdarzały. Co wtedy matka mówiła? Matka mówiła, ślepiej kurze też się ziarną trafi. Ślepiej kurze też ziarną się trafi. Więc to jest ta sytuacja, w której właśnie prześladowca niszczy ofiarę, natomiast obok jest obserwator albo wybawiciel. Wybawiciel nieraz mówi, przestań, daj spokój, albo ratuje to dziecko od przemocowego ojca, albo od przemocowej matki, ale często jest obserwatorem. To jest fatalna rola obserwatora. Muszę powiedzieć, że według moich obserwacji w rodzinach dysfunkcyjnych dzieci mają więcej pretensji do matki, która obserwowała, jak ojciec bił, niż do ojca. Bo mówi, ojciec był w nerwach i tłukł, ale ojciec potrafił też przyjść, przeprosić, się, a matka zawsze stała z założonymi rękami i nie robiła nic. I matki nienawidzę. Właśnie ta rola obserwatora jest fatalną rolą. I mamy tendencję do przemieszczania się w obszarze tego trójkąta dramatycznego, że osoba, która była ofiarą, zaczyna stosować przemoc. Ten, który stosował przemoc, teraz dystansuje się i patrzy z boku. Jest obserwatorem. A nieraz zdarza się, że i obserwator znajdzie się w sytuacji ofiary. To jest dynamika, ten trójkąt dramatyczny. I teraz może chciałbym wrócić na chwilę do analizy transakcyjnej i powiedzieć Państwu o relacjach między osobami, gdzie spotykają się dwie osoby ze sobą. To jest tak zwana transakcja. I te transakcje mogą być proste, skrzyżowane, ukryte. Zaraz dokładniej o nich powiem. Zacznijmy od transakcji komplementarnej. Jeżeli osoba A spotyka się z osobą B, to osoba A może wystartować z pozycji rodzica, dziecka, dorosłego. Wyobraźmy sobie tutaj transakcja komplementarna typu dziecko-dziecko. Masz weekend wolny, byśmy może wybrali się na wycieczkę. O, bardzo chętnie, cieszę się, że mi zaproponowałeś. Dwa dzieciaki
porozumiały się ze sobą, zabawią się wspólnie. Bardzo sympatyczny układ transakcji komplementarnych. Transakcja komplementarna typu rodzic-rodzic. Ach, jaka ta młodzież dzisiaj jest beznadziejna. No oni żadnych zainteresowań nie mają, oni ze sobą nie potrafią rozmawiać. Dwóch rodziców uzgodniło stanowisko. Interakcja jest równoległa, takie równoległe interakcje nie wyzwalają żadnych konfliktów. Jest też interakcja typu dorosły-dorosły. Czy to, co ja do Państwa mówię, jest zrozumiałe? I to jest przykład transakcji dorosły-dorosły. Ja stawiam pytanie, Państwo mi udzielacie odpowiedzi i wiemy już, że możemy dalej prowadzić wykład i przechodzimy do bardziej złożonej transakcji, ale ciągle równoległej transakcji typu rodzic-dziecko. Dlaczego się spóźniłaś? Mówi matka do córki. O mamo, przepraszam, no nic nie zobaczyłem, że już tak późno, bardzo cię przepraszam. No, żeby to był ostatni raz, to przepraszam, będzie ostatni raz. Nie ma konfliktu. Pomimo, że był problem. Czy problem jest rozwiązany? W moim odczuciu nie. Dlatego, że rozwiązywanie problemów następuje na poziomie dorosłych, a tutaj tylko były reakcje matki związane z niepokojem, dlaczego córki nie ma, i reakcje dziecka na pretensje matki. Ale to jest mimo wszystko transakcja równoległa, niekonfliktowa, tylko że problemy są, ale nie rozwiązywane. I teraz może być też transakcja typu dziecko, rodzic. Ja sobie nie potrafię poradzić w ogóle z tym. Może się pomóc. No dobrze, dobrze, mówi rodzic opiekuńczy i pomaga wtedy. Ale są transakcje konfliktowe. Na przykład jedna osoba z pozycji rodzica karci dziecko w tej drugiej osobie i ta druga osoba rewanżuje się tym samym. Na przykład koleżanki w pracy. Ale żeś się dzisiaj zestroiła. Nie? To już wiadomo. Mój rodzic wszechwiedzący wie, że to jest bezguście i ma prawo bić twoje dziecko. To dziecko woła pomoc rodzica i ta odpowiada. Od mojego stroju się odczep, ja strój mogę zmienić, ty inteligencji nie zmienisz. Konflikt jest, bo nastąpiło skrzyżowanie interakcji, proszę Państwa. I to są sytuacje, tak zwane sytuacje, konflikty, także na poziomie, jeżeli ktoś zaczyna dorosły, a ktoś mu odpowiada z pozycji rodzica do dziecka. Na przykład, to później dokładnie przeanalizuję tę sytuację, on pyta żony, nie wiesz, gdzie jest ten mój krawat w paski, a ona mu odpowiada wdzięcznym głosem, gdzie go wsadziłeś, tam go masz. No i mamy konflikt. Zawsze, gdy nastąpi skrzyżowanie interakcji w relacjach międzyludzkich, to będziemy mieć konflikt i ten konflikt ma tendencję do nasilania się. Żeby zrozumieć ten konflikt, jeszcze muszę powiedzieć o transakcjach ukrytych. Transakcje ukryte polegają na tym, że niby porozumienie jest na tym poziomie, ale tak naprawdę istotne informacje są przekazywane na poziomie dziecko-dziecko. Na przykład, no to w czasach realnego socjalizmu widziałem dwóch budowlańców opartych, zapracowanych głęboko. O łopaty stoją, jeden mówi do drugiego, czy jest już 13, a ten drugi mówi, już lecę. Ale się Państwo rozumiecie, że nie chodziło o pytanie o godzinę. Chodziło o to, czy można kupić piwo, nie? I to są te... Niektórzy tylko zrozumieć. Te interakcje ukryte są możliwe tylko między ludźmi, którzy dobrze się znają. Że właściwie mówią niby o czymś innym, a o co innego chodzi. Tylko w Polsce to zrozumieją.
ten przykład może tak, ale zatrzymajmy się jeszcze tutaj na tym. Na przykład mężczyźni spotykają się w pracy po tak zwanej imprezie integracyjnej i jeden do drugiego mówi: od tego czytelnictwa to mi głowa boli. A on mówi: bo lektura była nieodpowiednia. Ktoś, kto słucha z boku, myśli, że oni o literaturze pięknie rozmawiają, a oni to kontynuują dalej. No nie, mówią, literatura, no może tak, ja nie lubię w ogóle francuskiej literatury. Ja też wolę być tak patriotyczny. Pan Tadeusz w porządku, Napoleon. Więc proszę Państwa, jeśli wrócimy do tej sytuacji tutaj, tego małżeństwa, to teraz chciałbym pokazać Państwu, dlaczego dochodzi do takich konfliktów i jak to się dzieje. Otóż, gdy oni byli przed ślubem, a ona była zmęczona, albo głowę skłoniła, to pytał: kochanie, co się stało? Dlaczego jesteś smutna? Nie, nie jestem smutna, ale powiedz, przecież wiesz, że mi możesz powiedzieć. No powiedz, kochanie. No więc ona mówiła, to on ją tam przytulał, wszystko było dobrze. Później wzięli ślub, później przyszła codzienność, praca i w ostatnim, teraz jest 12 lat po ślubie i ona pewnego dnia, dodam jeszcze, że ona ma charakter właśnie analny, to jest ten charakter porządny taki, gdzie wszystko musi być poukładane, posprzątane, a on ma charakter faliczny, wiecie, jak wraca to charakter oralny, to jest no, duża spontaniczność, kurtka obok wieszaka, but jeden w przedpokoju, drugi w salonie i tak dalej, więc ona to wszystko chodzi i sprząta, ale ostatnio już miała tego dosyć. A było jeszcze tak, że mówi do niego pewnego dnia: chodź do sąsiedniego pokoju, chcę ci coś pokazać. No co? No chodź, zobaczysz. No nie możesz mi powiedzieć, co? No chodź. No to zwrócił się z tego fotela i idzie za nim. Stanęli w drzwiach. No zobacz, co? On rozmawia, co mówi? No okna. Umyłaś? Nie, mówi, firanki. Aha. Uprałaś? Nie, wymieniłam. A ile kosztowały? To prawda. Proszę Państwa. A jak powie, ile to za drogie? Ale z pozycji rodziców. I teraz jest ta sytuacja, kiedy on stawia pytanie: nie wiesz, kochani, gdzie jest ten Michalacz paski, to ukryty komunikat jego jest taki: gdzieżeś wcisnęła ten mój krawat? Że ja go nie mogę znaleźć. Zawsze go układała i wieszała w tym samym miejscu, ale tym razem ona już miała dosyć, położyła go o dwie półki dalej. Niech szuka. Niech szuka. Niech szuka, tak jest, właśnie. Więc on mówi: nie wiesz, gdzie jest ten. Gdzie go wsadziłeś tam w gumarze? Teraz zaczyna się. Ja wsadziłem, rodzic mówi: jak ty posprzątasz, to nikt nic nie może znaleźć. No, można by powiedzieć, gdyby on w ogóle takim porządnym mężem, takim typowym pantoflarzem, jak ona krzyknęła na niego, gdzie go wsadziłeś tam w gumarze, i powiedział: ależ kochani, nie złość się, zapytać nie wolno. To może by nie doszło do tego konfliktu. Ale teraz ona słyszy: jak ty posprzątasz, to nikt nic nie może znaleźć. O tak, mówi, jak ja posprzątam, bo jak ja nie posprzątam, to ty byś zarósł w swoim brudzie. Ty i cała twoja rodzina. To moje rodziny świadczą, ty rzucali na swoje koleżanki. Twoje koleżanki zostały w pokoju. 15 minut szarpaniny. Samo życie. Samo życie. Samo życie. I wtedy rodzi się pytanie, na pewnym etapie, kiedy oni już są tak zmęczeni tą walką o wszystko, o pieniądze, o wychowanie dzieci, o przedszkole, o samochód, którym jeździ ona, a on tankuje i tak dalej. Wszystkie tematy już poruszyli, zmęczeni, stoją zasapani i on pyta, ona pyta: zaraz, a o co chodziło? O ten krawat paski, to krawat leży tam. Proszę Państwa,
ta sytuacja oczywiście jest humorystyczna, ale jest i tragiczna w swoim wymiarze. Ale jest pozytywna, że jeszcze potrafili do takiej konkluzji dojść. Bo chyba to rzadko tak bywa, no tak, żeby był ten ostatni komunikat. To jest dosyć taki dobro, otwarte pożegnanie. Tak, to jest właśnie o to chodziło. I teraz, żebyście Państwo rozumieli, dlaczego takie rzeczy się dzieją, to trzeba powiedzieć, że jest takie słowo łaski. I to się wiąże z tym, że jak dziecko pogłaszczemy, to dziecko jest szczęśliwe. I dla rozwoju dzieci potrzebują głask, do głaskania. Ale ten głask, to głaskanie może mieć różny charakter. Na przykład ojciec mówi do swojego trzyletniego synka, jak ten kopnął piłkę, mówi: fajnie, tak jak lewy, że się zasunął. Dobrze, mówi, jeszcze raz. Ten rośnie. Ma plakat Lewandowskiego i wie, że jak lewy, no to potrzebuje uznania. Piątka, szóstka to są głaski w szkole. Aktor na scenie potrzebuje braw. Bez głasków ludzie więdną. Dzieci bez niegłaskane w domach dziecka chorują na chorobę sierocą albo same siebie głaszczą. Potrzebujemy wszyscy głasków. I jeżeli tych głasków zabraknie, realnych głasków, to wtedy zaczynamy wymuszać głaski. To jest taka sytuacja, w której ja neguję nawet uznanie siebie, bo mówię, że nie, to nie zasłużyłem, no to nie jest tak. Po to, żeby mnie jeszcze raz ktoś pogłaskał. Mamy gdzieś w kulturze wszczepiony taki schemat, nie chwal, bo jak będziesz chwalił, to popsujesz. Nie przyjmuj pochwał, bo ktoś, kto cię chwali, to chce cię uwieść. Ale jeżeli się udaje, to wymuś głaski. Na przykład dwóch moich kolegów kapłanów rozmawia w niedzielę przy obiedzie. Fajne kazanie powiedziałeś. Tak? Mówi, to podobało się? No tak. Mówi, wiesz, no, bardzo było takie poukładane. A ja pomyślałem, że może ten temat jest taki nieprzejrzysty. No nie, no dobrze było. No, a pomyślałem, że może ten przykład niedobrze osadziłem. Nie, przykład mi się właśnie podobał. Mhm. No pomyślałem, że może powinienem jeszcze w zakończeniu coś dodać. Nie było potrzeby w tym zakończeniu. No bo chciałem jeszcze, a ty mówisz, wiesz co, chyba naprawdę to kazanie było kiepskie. No co ty? Więc my prowokujemy, pochwal mnie, i gdyby była między nami autentyczna otwartość i prawda, a nie gra, to byśmy powiedzieli, potrzebuję pochwały. Gdyby ta żona powiedziała do swojego męża: słuchaj, już po tych 15 latach z naszej znajomości wiem o tym, że nie zauważyłbyś tego drobnego faktu, że zmieniłam zasłonki, nie pytaj mi, ile kosztowały, ale chodź, musisz je zobaczyć i pochwalić mnie, bo inaczej byśmy brudnym zarośli, jak ja bym się o to nie zadbała. Czekam na buziaka z tej strony, chodź, zobaczysz. To byłoby autentyczne. Co ona zamiast tego zrobiła? Uruchomiła strategię wymuszania głasków. I jeżeli nie ma głasku pozytywnego, to wymusza przynajmniej głask negatywny. Ponieważ się przy mnie nie zatrzymujesz, tylko wychodzisz do pracy. Ponieważ nie interesujesz się tym, co ja robię w domu, to ja cię do tego zmuszę. I przez te 15 minut były tak zwane głaski twarde, zamiast głasków miękkich. Głaski miękkie wyglądają tak. No, jesteś fantastycznymi słuchaczami. Bardzo lubię was, gdy słuchacie. A głask twardy by wyglądał tak. No co, nie możecie się bardziej zaangażować, nie mogliście napisać na czas tych zadań, żebym ja nie zdążył materiału przerobić. To jest głask twardy, prowokacja. My nieraz prowokujemy, żeby zatrzymać tę drugą osobę przy sobie. Zaczynamy walkę z nią zamiast uznania.
dobrego słowa. Tutaj dotykamy istoty naszych relacji z innymi ludźmi. I to jest tak, że jeśli mamy taką postawę ja i ty, to ja jestem ok, ty jesteś ok, to jest postawa akceptacji. Ja siebie akceptuję i ciebie. Nawet jeżeli mamy inne zdania. Nawet jeżeli ty myślisz inaczej na ten temat. Córka wyprowadziła się i zamieszkała z chłopakiem i matka mówi, nie zaakceptuję tego, ale ciebie akceptuję. Bo ty jesteś ok, ty jesteś moją córką. Ja jestem ok i szanuję swoje zasady. Ale to nie znaczy, że muszę akceptować każde twoje działanie. Ale ciebie jako człowieka akceptuję. Ja jestem ok, ty jesteś ok. Ale jeżeli ja idę do kogoś i myślę sobie, ja nie jestem ok, ty jesteś ok, to przychodzę i mówię, no przepraszam, ja wiem, że skrawiłem, ale gdybyś no, zechciał spojrzeć takim życzliwym okiem na mnie i przepraszam, że żyję w ogóle. Albo jeszcze gorzej, gdy ja mam poczucie, że ja jestem ok, a ty nie jesteś ok, to mówię, no i co żeś zrobił? Jak się zachowałeś? I wszystko zaczyna się od tego, co mamy tutaj w głowie. Na temat drugiej osoby. Kiedy idziemy do niej. Mamy scenariusze przygotowane, jak zachować się. Na przykład idę do urzędu załatwić sprawę. I myślę sobie, te wredne urzędniczki czwarty raz mnie gonią z tym samym podaniem. Idę, tym razem to ich op, i tak dalej. Ja jestem ok, one są nie ok i wchodzę i mówię, nie wiem o co tym razem chodzi. Ja w to co? Trzeba wypełnić porządne papiery. To proszę mi powiedzieć, jak jest, proszę pana. Są instrukcje w internecie, jest instrukcja tutaj do przeczytania. Pan to przeczyta, ja nic z tego nie rozumiem. To niech pan się skontaktuje z kimś, kto rozumie. Ja nie jestem tutaj od tego, żeby pana uczyć. Do widzenia. Ktoś inny idzie w to samo miejsce, z tym samym tematem i myśli tak. No cóż, ja jestem ok i one są też ok. No idę i mówię. O, dzień dobry pani, niedługo będzie jubileuszowe nasze spotkanie, ale że jak pani mi nie pomoże, to ja chyba zginę. Złociutka, no, co ja mam z tym wszystkim robić? Chyba w czarną rozpacz wpadnę. A ona mówi, o co chodzi? No nie wiem jak z tym podaniem. No nie no, mówię, tutaj trzeba pisać to, tutaj to, a tutaj tylko proszę mi powiedzieć tak czy tak. Tak. No to dobrze. I to wszystko? Wszystko. No kochana pani jest, naprawdę. Gdyby nie to, że żona mogłaby mieć do mnie pretensje, to bym panią uściskał i ucałował. No. Co zdecydowało o tych różnych scenariuszach? Nastawienie. Jeżeli ja w stosunku do innych osób jestem nastawiony, że nie są ok, to będę całą rozgrywkę stosował. I tutaj właśnie stosujemy... A tam jeszcze ostatnie. Co? O przykład ostatniego. A ten przykład to jest patologia. To no tak. Właśnie to tak. Ja też się podnosi. Ja założyłem, żeby o totalnej patologii nie mówić, ale tu jest sytuacja psychopatologii, kiedy ja jestem nie okej, ja wiem, że jestem nie okej, ale łeb ci ukręcę. Wiem, że to jest niedobre, ale nie potrafię inaczej. Mówi się o psychopatach, że jedno z cech takich osiowych objawów psychopatii jest oszczep psychopatyczny. Kępiński o tym pisał. To jest tak, jak gdyby był oszczep między mną i panią. Jeżeli osoba psychopatyczna zbliżając się, rani obie osoby i siebie i tę drugą osobę. Ma poczucie, że jest nie okej i że ta druga osoba jest nie okej, ale nie potrafi też być bez tej osoby i dlatego zbliża się i rani. Ranią się nawzajem. I to jest właśnie układ bardzo szkodliwy, najtrudniejszy. To jest po prostu chrześcijańska miłość siebie i bliźniego. Ale ja muszę zaakceptować tę osobę. Pamiętacie, mówiłem o obiektywizacji. Jesteś ok, pomimo że masz minusy. Pomimo że masz problemy. Każdy ma. Jak ja mam ciebie nie kochać? Bo masz też i dobre strony. Ja zresztą mam taką postawę, że ja jestem ok, ty jesteś ok. W związku z tym nie będziemy się kłócić, nie będziemy ze sobą walczyć. I jeśli
ludzie różnią się w tych zachowaniach, to mamy tutaj kilka takich charakterystycznych sposobów funkcjonowania. Wycofają się z relacji. Jeżeli uważam, że ktoś jest nie okej, to nie chcę z nimi mieć kontaktu. Dobrze. To jest bardzo niedobre. Ale rytuały, na przykład dzień dobry, co słychać, mogę stosować zarówno do sąsiada z lewej, jak i z prawej. Tego z prawej lubię, tego z lewej nie lubię, ale do tego z prawej mówię, cześć, co słychać, dzień dobry, a w porządku, ja tam dzień dobry, a dzięki Bogu, jak to leci. Sąsiadowi z lewej, dzień dobry, przechodzę dalej. Rytuały można stosować i na poziomie jestem okej, i nie jestem okej, albo jesteś okej, nie jesteś okej. Rozrywki też. Wyjazd, wycieczka. Nie lubię tej koleżanki mojej z pracy, która też tam jedzie, ale ostatecznie nie muszę na to zwracać uwagi. Jadę tam dla rozrywki i w związku z tym mogę to robić. Praca, aktywność też. Mogę. Mile jest pracować w dobrym zespole, ale gdy zespół jest fatalny, to ja też będę pracował, bo to daje mi chleb, utrzymanie i będę to robił. Natomiast ostatni poziom, intymność, to jest bliskość, zaangażowanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy ja jestem okej i ty jesteś okej. Bo jeżeli ja nie jestem okej, albo ty nie jesteś okej, to zamiast intymności wchodzą gry, rozgrywki, które stosuje małżonkowie, aby uzyskać wsparcie. Na przykład, żeby mieć poczucie, że jestem lepszy. Albo żeby nie zranić drugiej osoby i nie zerwać relacji. I wśród gier, tutaj tylko zatrzymam się na tym, są takie gry, jak na przykład gra w tak, ale, najbardziej znana gra, która polega na tym, że zamiast powiedzieć krótko nie, bo się nie zgadzam, mówię tak, ale, co znaczy nie, ale nie chcę zranić tej drugiej osoby. To najlepszy przykład to mam z uczelni, kiedy profesor przychodzi i przynosi opasły Buch, tam jest 1000 stron i mówi, wreszcie ukazał się podręcznik, sukces proszę Państwa. Następne zajęcia przeczytać od strony 37 do 93, od 215 do 478 i od 700 do końca. A studenci mówią, no tak, ale my tego podręcznika nie mamy. A on mówi, ja wiem, że nie macie, ale jest już w księgarniach. No bo wiem, że jest w księgarniach, ale on pewnie jest drogi. Jest drogi, ale wiedza kosztuje. No bo wiem, że wiedza kosztuje, ale to jest, chyba nie może, żeby się zdobyć. Ja wiem, że jest trudne do zdobycia, ale dla chcącego nie ma nic trudnego. No postaram się, ale to przecież jest drogie. No drogie, tak to kupcie sobie, ale możecie kupić jedno podróżnik na kilku, podzielić się. No my możemy tak zrobić, ale mamy jeszcze inne kolokwia i nie zdążymy tego zrobić. Ja wiem, że macie inne kolokwia, ale mój przewodnik jest gorszy. Cały czas powtarza się słowo ale. Co to znaczy? Tak dokładnie to nie, żadna strona nie powiedziała tego komunikatu, który ma gdzieś w głębi. Profesor mówi, bierz się hołoto za robotę, a studenci mówią, spadaj palancie. No, ale jak to powiedzieć, nie? Więc gramy w tak, ale. I ta gra w tak, ale jest bardzo często stosowana w rodzinach, w pracy. Inny rodzaj gry to gra moje na wierzchu. Dlaczego się spóźniać? Autobus mi nie zabrałem, musiałam poczekać. No, żeby to był ostatni raz. No będzie ostatni raz, no to pamiętaj. Co mam pamiętać? Żeby to był ostatni raz. Przecież mówię, że będzie ostatni raz. No, co no? O co tutaj chodzi tak naprawdę? O to, kto powie ostatnie zdanie. Tak ona mówi, nie odbiorę Piotrka z przedszkola, bo mam fryzjera. On wychodzi i mówi, słuchaj, ale ja mam zebranie, nie da rady i zbiega. To ona szybko wychyla się i jak on jest jeszcze na ulicy, to władzi go, musi coś zrobić z tym Piotrkiem. No to on machnął jej ręką, siada, odjeżdża, wyjmuje telefon komórkowy i dzwoni, mówi, niestety nie ma szans,
i odłącza, telefon się wyładował, jest poza kontaktem, jego na wierzchu. Typowa sytuacja właśnie gra. I Piotrek cierpi, bo go nikt nie odbierze. Jest też taka gra, którą ma różne nazwy. Kopni mi, jak mam się, przepraszam za te sformułowania, ale one wynikają z wypowiedzi pacjentów, którzy opowiadali, w co grają. I to jest gra, w którą częściej grają panie. Kopni mnie? Tak. Kobiety mają taki dar, takiego małego kamyczka do ogródka, takiej małej psztyczki, takiej małej naczynki. Facet wytrzymuje, bierze na klatę. Jeszcze jedna, jeszcze druga, jeszcze przy 137 nie wytrzymał i wybuchnął. A ona wtedy robi tak, dwa kroki do tyłu. Tak. Wiedziałam, że bydle z ciebie wyjdzie. A więc... To już chyba nie jest podświadome. No, to trzeba pewnie przeanalizować. Ale to jest właśnie próba uratowania siebie i przekreślenia właśnie tej drugiej osoby. Proszę zwrócić uwagę, że w tych sytuacjach właśnie, gdzie wchodzą gry... Co? A gdzie była żona, to co? No co ja Państwa mam tylko uczyć? No jako gry? Ona mówi tak. Jeszcze na imprezie, przeprosił, coś tam się zgadzają, męskość, kobiecość, a tam był mężczyzna, co taki mężczyzna. Więc on raz, drugi i takie docinki, że on to niby mało męski, że nie zabiera się za te rzeczy, których powinien pilnować. I kiedy on później zaczyna się tego domagać, to ona z oburzeniem mówi, tobie to tylko jedno w głowie. To jak dobrze, proszę Państwa, może analiza transakcyjna starczy. Chciałem tylko pokazać Państwu, jak analiza transakcyjna pomaga zrozumieć to, co się dzieje w relacjach między nami, jak w kontakcie z drugim człowiekiem, zamiast właśnie tej akceptacji, ja jestem okej, ty jesteś okej, zamiast tego bezpośredniego udzielenia głasku, wsparcia, stosujemy różne gry, strategie, żeby wymusić te głaski, a nie udzielić ich w sposób taki właśnie... Już... I teraz chcę wrócić do tematu krzywdy jeszcze, dlatego że ten temat jest bardzo ważny i są trzy rodzaje sposobu postępowania osób skrzywdzonych. Pierwsza strategia to odreagować. I jeżeli ty mnie skrzywdzisz, to ja ciebie też. Złość, wściekłość, gniew, niekontrolowane odreagowanie. I tutaj jest brak gotowości do przebaczenia. Oddawanie krzywdą za krzywdę. Oko za oko. Oko za oko, ząb za ząb. Przejście do ofensywy i wtedy nieraz zaczyna się coś zmieniać. Ona mówi, tylko wtedy, kiedy ja zrobię awanturę mężowi, to na kilka dni jest spokój i on zaczyna chodzić tak, jak trzeba. Więc to mnie utwierdza w strategii, że ja muszę tę awanturę robić, bo to jest skuteczne. Ale efektem są zerwane relacje i ta strategia funkcjonuje tylko przez jakiś czas, że ma się innych w ręku. Później niestety następuje odreagowanie w drugą stronę. Inny rodzaj to wyparcie. Wyprzeć wściekłość, wyrugować złość i gniew, negatywne emocje są zabronione, grzeszne, więc ja nie ujawniam tego,
trudno, on taki jest, ja uznam, że tego nie było, zamknę oczy, będę głucha i ślepa i wtedy to jest najlepsze, będę idealną żoną. Różne praktyki usprawiedliwienia, pomniejszania, bo on przyszedł zmęczony, bo on ma stresującą pracę, bo on sobie nie radzi, bo on był poraniony w dzieciństwie. Wyparcie jest niezdrowe, powoduje rozgoryczenie, zgorzknienie w efekcie i właściwie relacje są tylko pozornie niepoprawne, bo nadal mam przekonanie, że ta osoba postąpiła nie tak, jest nie okej i gdzieś w głębi serca tylko ze względu na to, żeby nie ponosić ciężaru odpowiedzialności, czy żeby nie eskalować konfliktu, to udaje, że problemu nie ma. Wyparcie, wymiatanie pod dywan. Postawa trzecia wobec krzywdy to konfrontacja i przebaczenie. Tutaj jest wnikliwe przyjrzenie się winy, także i swojemu udziałowi. Pozwolić na ujawnienie się uczuć, jasno nazwać winę własną i innych, oskarżyć o winę. To jest twoja wina, że mnie zdradziłeś, bo ty mnie zaniedbywałaś, bo życie seksualne między nami ustało już 5 lat temu. Ja i tak długo wytrzymywałem. Potrzebuję bliskości kobiety. Ty mi tego nie dawałaś. Teraz zaczyna się obarczanie nawzajem winą, ale jeżeli zaczyna się rozmowa na ten temat i nazywa się tę winę jednej i drugiej strony, to wtedy może być możliwe przebaczenie. Przebaczenie jest czymś więcej niż niewidzenie winy, bo ta wina jest widoczna i wyraźna, ale ja rezygnuję z zemsty. Między innymi dlatego, że Bóg jest sędzią, ale nie tylko dlatego. Dlatego też, że nie chcę dźwigać na sobie ciężaru zła, bo zemsta, mściwość jest złem, które mnie dotyka. I nie chcę tego. Robię to także i dla swojej wygody. Ale wreszcie dlatego, że zależy mi na pokoju, ponownym pojednaniu, na poprawnych relacjach. Jeżeli nie nazywa się tych win, to one nie będą uleczone. I tutaj jest tylko ta sytuacja ważna, o której wczoraj próbowałem może nie wiem, czy do końca wystarczająco jasno powiedzieć, że Jezus Chrystus miał świadomość tego, co zrobił Piotr, ale najpierw nie reagował. Zobaczcie, mówiłem o reagowaniu. Rodzic, dziecko reagują. Dorosły podejmuje aktywność. Jezus nie reagował na to. Spotykał się z nim tak, jak gdyby nic się nie działo. A na pewnym etapie, kiedy sytuacja ku temu była dobra i można było porozmawiać, poruszył ten temat. Dotknął go, ale od strony pozytywnej. I to jest właśnie ta strategia wybaczenia. Przebaczenie właściwie wiąże się z wydaniem wyroku za to, co mi zrobiłeś, że zlekceważyłeś moją miłość, wierność, że poraniłeś dzieci swoją zdradą. To powinnam cię pokroić na plasterki i za okno wyrzucić, ale ogłaszam amnestię. To jest właśnie wydanie wyroku i amnestia. Amnestia jest właśnie przebaczenie. Ogłoszenie amnestii i wtedy już, jeżeli została ogłoszona amnestia, to nie ma już wracania do tego. Właśnie. I tu jest błąd. Słucham? Tu popełniamy błąd, bo przy pierwszej lepszej okazji wywala. Bo tak funkcjonuje to zaburzenie, które się nazywa PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. To jest stres potraumatyczny, który przejawia się w tym, że jeżeli człowiek nie przepracuje od początku tej aktualnej sprawy, czy sam, czy z terapeutą, z kierownikiem duchowym, to wtedy wypiera to, a wyparte problemy urastają do góry, przez którą się później potykamy.
I właśnie w stresie półrazowym jest tak, że wszystko, co się mogło skojarzyć z tamtym wydarzeniem, się skojarzy. Pamiętam sytuację pacjentki mojej, która była zdradzona przez męża. On ją zdradził z pielęgniarką z Lublina. Przepraszam, z Lublina to jest akurat taka była sytuacja. Ale okazuje się, że kiedy ona słyszała służba zdrowia, to miała palpitację serca. Już nie pielęgniarka, ale służba zdrowia, wszystko się generalizowało, co się kojarzyło z tamtym faktem. A poszła do kościoła i usłyszała taca na kul i musiała wyjść z kościoła. Bo Lublin. To właśnie, to są te sytuacje, które należy leczyć. I wtedy właśnie leczy się tę osobę, która jest poraniona, która jest właśnie zraniona tą krzywdą i ma ten syndrom PTSD, post-traumatic stress disorder. Czy mam pytanie konkretne, właśnie w tym punkcie trzecim, w tej kropce pierwszej, jest tak wyartykułowane, co zrobiłeś, za co ci przebaczam. Żona normalna, mąż DDA, tak? Tak. I teraz tak, on to wszystko przyjmuje, tak, kiwa głową, pojednanie. By wydawało się, że jest jakiś punkt otwarcia, guzik, prawda? No, nie mija chwila, moment, wszystko wraca, tak? Bo ty 30 lat temu, bo coś tam, nic, to jakby tak jakby nie było, to też jest to PTSD? Tak. Jeżeli wracają, jest tak generalnie, że bodziec powinien odpowiadać, reakcja powinna odpowiadać bodźcowi. Jeżeli bodziec jest słaby, to i reakcja jest słaba. Jeżeli ktoś powie jakiś tam żart na temat trudności małżeńskich i jedna osoba się uśmiechnie z tego żartu, a druga zrobi grymas, bo nie bardzo lubi tego typu żarty, ale to była adekwatna sytuacja. Ale jeżeli na ten dowcip jest taka reakcja, że ty przy mnie takich rzeczy nie opowiadaj, ty nie rozumiesz życia, ty nie wiesz, jak ty... To znaczy, że reakcja jest silna. Dlaczego jest reakcja silna? Bo tam było nagromadzenie ładu, jak dynamit nagromadzony i teraz ta iskra wyzwoliła eksplozję. Między etapem oskarżenia za winę, a amnestią, ten etap przyznania się oskarżonego do winy i jego prośba o przebaczenie, czy ta amnestia... Może bardzo, bardzo może pomóc, bardzo może pomóc i dobrze by było, gdyby to nastąpiło. Bo wtedy mamy do czynienia nie tylko z przebaczeniem, ale i z pojednaniem, co jest niezwykle ważne. Ale jeśli nie ma tej możliwości, to ja też mogę zrobić to jako mój wewnętrzny, psychiczny akt. Bo ja mogę nawet nie mieć kontaktu z tą osobą, ale nie chcę dźwigać ciągle stempla pokrzywdzona, zdradzona, odrzucona. Po co mi to? Tak. Ja od tego doświadczenia na przykład, że kiedyś miałem taką trudność, że mamy przebaczyć. Właśnie mieszałem jakby próbę przebaczenia z pojednaniem. Mhm. No tak, ona o pewnych rzeczach chciała porozmawiać, o pewnych rzeczach na przykład stwierdziła, że to wcale nie jest jej wina czy coś. To się nie udawało. Udało się dopiero, kiedy jakby zupełnie odsunąłem to pojednanie, tylko sam jakby zacząłem pracować nad przebaczeniem, dopiero kiedy sam to przepracowałem, zupełnie bez jej udziału. Mhm. Dopiero wtedy jakby stało się możliwy ten proces pojednania, który... No, bardzo, bardzo dobry przykład. I on mi przypomina też sytuację jednej z moich pacjentek, która gdy przyszła do mnie, to mówiła, że ma mnóstwo problemów, między innymi jest w stałym konflikcie z matką, bo ciągle się kłócą, ale przede wszystkim to chodziło o to, co ma zrobić, czy ma być z kolejnym partnerem, czy nie, bo nie ma z nim związku sakramentalnego, a nawróciła się i takie i relacje do dziecka. Ja jej postawiłem pytanie o relacji do matki, ale ona mówi, to jest tak zadawiona sytuacja, że nie ma o czym w ogóle mówić. Ale kiedy powiedziała mi, że ta sytuacja relacji z matką też zasługuje na uzdrowienie. I ona przyjechała do mnie i mówi, cuda się dzieją, co się zdarzyło. Otóż
idąc do matki kolejny raz, a zawsze gdyśmy się spotykali, to tylko było pytanie, która pierwsza wystąpi z atakiem. Zawsze żeśmy się kłócili, nie było spotkania, na którym nie byłoby kłótni. I tym razem matka na mnie natarła, ale ja wcześniej szłam i myślałam sobie, a dzisiaj odpuszczę sobie, nie będę. Poproszę Boga, żeby mi dał pokój w sercu. I kiedy matka na nią napadła, jak ona mówi, to ona powiedziała, mamo, ja wiem, że ja nie byłam dobrym dzieckiem. Ja wiem, jak to mi było trudno mnie wychować, bo byłam krnąbrna, niezależna. I ja cię chciałam za to przeprosić. Matka stanęła, zanim mówiła, łzy się pokazały jej w oczach i mówiła, córeczku, to ja ciebie przepraszam, bo wiesz, no, ojciec nas opuścił i ja musiałam sobie sama z tobą radzić. Ja nie wiedziałam, jak cię wychować. A ja powinna, bo ja byłam dorosłą osobą. Mamo, ty mnie nie przepraszaj. No co ja mam zrobić? Ty mnie pobłogosław, mówi. Ja nie wiem, jak się pobłogosławi. No, to mówi, to ja cię pobłogosławię. Mówi, tak jak potrafiła, położyłam ręce matce na głowę i powiedziałam słowa błogosławieństwa. Później poprosiłam mamę, mama też coś takiego podobnego zrobiła. Mówi, proszę księdza, trzy razy żeśmy się już spotkali i ani jednego słowa kłótni. To jest właśnie ten moment, w którym idąc, ona zmieniła strategię. Ja jestem okej, ty jesteś okej. I wtedy znalazła siłę do tego, żeby nie reagować na te prowokacje matki z pozycji jej rodzica, który rodzic jest silniejszy i który lepiej dokopie dziecku tej drugiej osobie, tylko w sposób dorosły powiedziała, mamo, ja wiem, że byłam trudnym dzieckiem. I to zmieniło relację. Ja chciałem zwrócić uwagę na to też, że właśnie próbując przebaczyć, dopóki żądałem jednocześnie przeprosin i uznania winy, to się nie udawało po prostu. To było tylko dopiero zaprzestanie tych żądań. Tych roszczeń, tak. I okazuje się później, że to nie było w ogóle potrzebne tak naprawdę. Nie przebaczyć, nie. Tak, do przebaczenia. Ale im później pojednanie jest łatwiejsze, gdy już przebaczenie to jest. I właśnie w tych relacjach z innymi ludźmi pamiętajmy, że relacje na poziomie duchowym odgrywają ogromną rolę. I tutaj właśnie mówię o tym błogosławieństwie, o przekleństwie i o obojętności. Błogosławieństwo jest życzeniem dobra. Jest wyrazem troski o. I jak błogosławieństwo jest głęboko w nas zakorzenione, taka tęsknota, to mogę powiedzieć na przykładzie znowu jednej pacjentki, która opowiadała mi, że gdy w dzieciństwie ze swoją młodszą siostrą zasypiały, to matka przychodziła i opowiadała im bajki. Albo czytała Pismo Święte czasami. Gdy matka już się uśpiła, to ojciec przychodził i czynił znak krzyża na czole każdej z nich. Bo ojciec nie umiał dobrze czytać, więc zawsze mamy wysyłał. I mówi, ona pewnego dnia zauważyły to, jak ojciec przyszedł i później postanowiły już udawać, że już śpią, żeby przeżyć ten moment, kiedy ojciec przyjdzie i uczyni znak krzyża na czole dziecka. To błogosławieństwo było dla nich tak silne, że ona do dzisiaj wraca do tego jako do czegoś niezwykle cennego, co dawało jej siły. I podobna historia, to w trochę innym kontekście, jestem w Chicago, podchodzi do mnie góral i mówi, że chce mi opowiedzieć swoją historię, bo on jak wyjeżdżał z kraju, 5 lat temu, czy 7, już nie pamiętam dokładnie, to poszedł do matki i powiedział, mamo, ja chcę jechać do Stanów. A matka powiedziała, nie pojedziesz, bo już dwóch twoich braci pojechało, ty mi zostałeś jako jeden, ja sama tutaj nie zostanę, musisz zostać tutaj. A on mówi, mamo, ale ja się roz... i tak dalej, dokładnie nie będę cytował tutaj, co się z nim stanie, mówi, pije, łajdacze się i mówi, i tutaj to zmarnie i zginę. Ja muszę stąd uciekać. Nie pojedziesz. Mówi, kupiłem bilet, poszedłem do matki, kręknąłem przed nim, mówi, mamo, pobłogosław mnie na drogę. Dla góra, ważna rzecz. A matka, twarda góralka powiedziała, nie pobłogosławić.
i mówi, proszę, w tym roku jedziemy do kraju, mam już swoją żonę tutaj, wie ksiądz, gdzie pojedziemy najpierw, ja mówię, no gdzie, pewnie do mamy. A on mówi tak, do mamy, klękniemy i poproszę ją o błogosławieństwo. To jest właśnie ten wymiar relacji, które wiążą. I możemy też błogosławić osoby, także i te, które nam uczyniły zło, także i te, z którymi jesteśmy daleko. Okay. Ja chciałam powiedzieć, że w czasie takiej strasznej kłótni z moim synem, ja tak powiedziałam, synu, cały czas mówisz mi przykre słowa, cały czas mnie ranisz, ja od ciebie nie słyszę dobrego słowa. A on, mamo, ale ja ci przecież co wieczór błogosławię, jak ty mnie pobłogosławisz, to ja ciebie. Ja stwierdziłam, no właśnie, słyszę dobre słowa. Błogosławieństwie, a jego, a potem on i trzeba zauważyć to, nie? No właśnie stwierdziłam, choćby to, choćby na tym fundamencie budować. Tak. Oczywiście fatalne są sytuacje, już nie będę tutaj ich roztrząsał, ale Państwo wiecie, gdzie jest przekleństwo, gdzie jest właśnie jakieś złorzeczenie rodzicielskie. To jest tragiczne. No a właśnie obojętność i brak wrażliwości jest chyba najgorszą sytuacją do terapii, tak powiem. Jeśli chodzi o możliwości pomocy, to ja wolę ludzi skonfliktowanych, bo im na czymś zależy. A wtedy, kiedy przychodzi obojętność, naprawdę nieraz nie ma czego dotknąć, zaczepić i obojętność jest tutaj bardzo głębokim zadaniem. I jeszcze o jednej rzeczy koniecznie muszę powiedzieć. Proszę Państwa, Gabriel Marcel napisał książkę Być czy mieć, to samo Erik Fromm, Jan Paweł II o tym pisał i jest pytanie, co jest ważniejsze w życiu? Mieć czy być? I mówią niektórzy, żeby być, to trzeba mieć. Żeby być ukształconym, trzeba mieć kasę. Żeby być wolnym i móc jeździć po świecie, trzeba mieć pieniądze. Inni mówią, ważniejsze jest być. W relacjach międzyludzkich zawsze być ma pierwszeństwo przed mieć. Bo związek mieć jest związkiem rozdzielczym. To, co mam, to tego mogę nie mieć. Natomiast nie mogę utracić tego, kim jestem. Bo to, kim jestem, tylko życie, pozbawienie mnie życia może mnie pozbawić tego. I teraz chcę, żebyście Państwo zrozumieli, że jeżeli mam kogoś, drugą osobę, to tak jak mam rzeczy. Mam samochód, mam meble, mam dzieci, mam żonę, mam męża, ustawiam według swoich, handluję, dyktuję warunki, a jeżeli jestem, to odpowiedzialność za wszystkie działania na mnie spoczywa. I teraz proszę sobie wyobrazić, jakie są konsekwencje tej sytuacji. Mam męża i jestem żoną. Mam męża, ale gdy on zdradzi, to już go nie mam. Gdy on wyjedzie, to go nie mam. Gdy on odsunie się ode mnie, to go nie mam. Straciłam go. Związek mieć jest związkiem rozdzielczym i zaczynałem przeżywać stratę, tak jak stratę po pożarze, po rabunku. Natomiast jeśli jestem żoną, to niezależnie czy ten mąż jest zdrowy czy chory, blisko czy daleko, ja jestem przy nim. To jestem z nim. Bo ja jestem ciągle żoną. Jeżeli mam dzieci, a dziecko się zbuntuje, odejdzie, syndrom pustego gniazda, to ja czuję się ograbiona. Ale jeśli jestem matką, to będę zawsze myśleć o tym, jak zrealizować swoje macierzyństwo. A więc to nie jest tak, że mam żonę i mogę teraz zrobić, co chcę. Ja jestem mężem i za tym, za tą tożsamością idzie cały świat skojarzeń, decyzji, działań. To dotyczy wszystkiego. Mam rodziców, jestem dzieckiem, mam teściów, jestem
synową, zięciem, mam rodzeństwo, jestem bratem, siostrą, mam dziadka, jestem wnuczkiem, wnuczką. I teraz to pytanie o to, która tożsamość jest dla mnie ważna. Czy właśnie ta tożsamość mieć, czy tożsamość być. Zachęcam do przemyślenia tej sytuacji, bo właśnie z tego rozumienia w sposób posesywistyczny mówi się tu w nauce, czyli że chcę coś posiąść, mieć. No nie mam jeszcze męża, mówi mi kobieta sukcesu, która jest prezesem wielkiej spółce, ma dom, relacje, samochód wysokiej klasy. Mówi, no nie mam jeszcze męża. A czy chcesz być żoną? Nie wyobrażam sobie, mówi. Męża chciałabym mieć, ale nie wyobrażam sobie, jak ona mogłaby być żoną. Albo matką. Proszę zobaczyć, że to jest bardzo bolesny problem wielu osób dzisiaj. Studentów moich pytam na porządnej uczelni UKSW, gdzie dużo przychodzi, dlatego że pochodzą z rodzin katolickich, świat religii jest dla nich ważny. Pytam ich tak, czy zdrada małżeńska jest wystarczającym powodem do tego, żeby się rozejść? Kto jest za? 80% rąk w górze. Ja mówię, zaraz. Jak to jest? To będziecie szli do ślubu i będziecie mówić, ślubujecie miłość, wierność, uczciwość do pierwszej zdrady? A co to znaczy na dobrej nazwie? Czy zdrada nie jest chorobą duszy? Czy nie trzeba właśnie wtedy przede wszystkim być przy tym drugim człowieku? I przykład. Wyjeżdżam w ubiegłym roku na wakacje, przyjeżdża mężczyzna i mówi mi tak. Uplątałem się w najbardziej głupi sposób. Ma żonę, dwoje dzieci, których kocha i romans w pracy. I ta osoba mówi, że chyba jest w ciąży teraz. I już nie wiem, co mam zrobić, przyjechałem porozmawiać. Ja mówię mu, no, czy twoja żona o tym nie wie? Ja mówię, pierwsza rzecz, musisz porozmawiać ze swoją żoną. Jesteś katolikiem, idź do spowiedzi. Poszukaj wzmocnienia siebie. Mówię, jestem przerażony, nie wiem, co mam zrobić. Ona nie chce odpuścić, bo już bym był gotów się wycofać z tego romansu, ale jej zależy. Z drugiej strony nie chcę też jej skrzywdzić, bo to dobry człowiek jest. I takie wszystkie te historie, które Państwu dokładnie mówię. Jestem później w Szwajcarii i otrzymuję SMS od niego. Nie zmienię tej imiona, ale mówi tak o swojej żonie. Powiedzmy, że jest Anna. Powiedziałem wszystko Ani. A Ania wstała, stanęła naprzeciwko mnie i powiedziała tak. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, na co cię nie opuszczę. Aż do śmierci. I pisze dalej trzy kropki, taka cisza i dalej pisze. Rozwaliła mnie totalnie. To znaczy rozwaliła. To ona rozwaliła ten jego chory schemat. Ja mówię, uciekaj z tej roboty. Robota jest na bardzo prestiżowym stanowisku. Nie ma innej pracy równie dobrej. I pytam tę Anię, a ty jak na to patrzysz? A ona mówi, jest coraz lepiej. Jest coraz bardziej znany. Ona nie skoncentrowała się na tym, kim jest tam ta kobieta, ile razy, co i jak. Ona sprawdzała go, czy ty mnie kochasz, czy ty jesteś z nami. I to jest właśnie ten istotny punkt newralgiczny, w którym właśnie ta pozytywna ocena, pozytywne spojrzenie na drugiego człowieka daje nam siłę. I teraz kilka jeszcze uwag na temat programu Wreszcie Żyć. Rodzinna atmosfera grupy daje przestrzeń ochronną, w
której możliwe jest nauczenie się zaufania, wtedy, kiedy zaufanie zostało podważone. Ktoś mówi, nie ufam, nie potrafi ufać mojemu mężowi. Nie potrafi. Co pewien czas wpadają mi w ręce nowe adresy, które on tam gdzieś wysyłał, oferty matrymonialne jakieś. Pisze, że ze swoją żoną nie może się dogadać i wychwala tamte kobiety. I mówi, jak już coś zapomnę, to znowu wraca tamto. W grupie może powiedzieć o swoim bólu i o swoich porażkach. I co więcej, w tych grupach, jeżeli ktoś powie o tym, co mu się nie udało, to zaczyna być kochany. Okazuje się, że nasze błędy, grzechy, słabości wcale nas nie zniechęcają, znaczy nie oddalają od ludzi, nie zniechęcają ludzi w stosunku do nas, jeżeli my o tym mówimy, że sobie z tym nie radzimy. Jestem na dnie, nie radzę sobie. Grupa jest właśnie środowiskiem wsparcia. Odkrywane tajemnice rodziny, których nigdzie indziej pewnie ten człowiek nie wyraził, opowiadają o różnych swoich losach i ogromny szacunek, żeby tego nie przekazać nigdzie dalej. A tej osobie, która to powiedziała, żeby wyrazić szacunek, wzmocnienie, ufność. Nie trzeba już ukrywać się w grupie. Grupa daje wzmocnienie. Patrzę, czy powinien kończyć. Ostatnie słowo, zaufanie. Zaufanie jest kwestią podstawową i odbudowanie zaufania jest tym, co powinno być przedmiotem aspiracji, dążenia, celem. Zaufanie buduje się najpierw przez obecność. Nie można odbudować zaufania bez obecności. A więc trzeba, żeby te osoby poranione nawzajem były przy sobie. Troska, otwartość na odrębność także. Kompetencje dają zaufanie, że ja wiem, że mogę się zwrócić do terapeuty, do kierownika duchowego. Także cechy charakterowe, solidność, siła. A tym, co niszczy zaufanie, są zdrady, kłamstwa, wykorzystywanie, przemoc. No i często też te traumy wczesno dziecięce, które gdzieś tam w nas pozostają. No, po kłamstwie, że po wykorzystywanie i przemoc. Bo to jest nasze życie, dlatego to nas interesuje. I dlatego w tym kształtowaniu charakterów, tych cech pozytywnych czy negatywnych, to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, to jest tylko zestawienie, ja Państwu to, te materiały przekażę i one będą też, jak Pani mówi, że montuję w wykład. Strategie są negatywne i pozytywne, te pozytywne kształtują zaufanie, kształtują pozytywny charakter, kształtują cechy pozytywne, spontaniczność, poczucie humoru, samowystarczalność, mobilność, taka zmiana miejsca. Nieraz mówię tak, jak jesteście w konflikcie z żoną, to zatrzymaj się na chwilę i zrób kilka kroków dalej. Spójrz teraz na nią z innej strony i już będziesz widział ją inaczej. Bo jeżeli się usztywnisz i będziesz w tej pozycji ciągle, to jesteś do boksowania i do walki, a z drugiej strony przejdziesz, popatrzysz i powiesz, no przecież kurczę, to jest ta osoba, którą ja najbardziej kochałem, brałem, no nie mogę jej tak zostawić, muszę jej pomóc. Inna perspektywa, inne spojrzenie. Aktywność, współpraca, opanowanie wewnętrzne, spokój, zaufanie, to trzeba w sobie wypięgnować, to o czym mówiłem. Empatia, wrażliwość społeczna, wzajemność, intymność, właśnie jako wyraz zaufania, mówienia o tym, co jest trudne. To, że ten mężczyzna, o którym mówiłem, tej swojej Ani powiedział, to on przełamał lęk i zdobył się na intymność większą niż zdrada, bo powiedział jej, do niej, a ona stanęła na wysokości zadania.
Ale to jest ogromna sztuka. Towarzyskość, refleksyjność, uporządkowanie. Natomiast tym, co niszczy, no to zobaczcie, niezależność taka, stawianie oporu, dąsy, bierność, sabotowanie, czujność, ciągła kontrola, nieufność, poczucie własnej wielkości, współzawodnictwo, wykorzystywanie innych, izolacja, ekshibicjonizm, czy wywieranie wrażenia, tylko pracowanie na maskę, na fasadę, a nie głęboko. Otwartość, autentyczność, akceptacja to cechy dobrej wspólnoty, której może się nauczyć w ramach tego programu. I to, co człowiek się nauczy w programie 12 kroków, wnosi później w życie rodzinne. Uczy się też w rodzinie być otwartym, autentycznym, szczerym i akceptującym. Akceptuje cię takim, jakim jesteś, ponieważ jesteś sobą. I to chyba wszystko. Resztę to już. Dziękuję bardzo. To jest moje.